Właśnie wyjeżdżamy na kolejny wyjazd, tym razem lecimy do Kluczkowiec, ale nie o Kluczkowcach będzie ten odcinek, a o nowej trasie Elaj na Żarze. W zeszłym roku zrobiliśmy film o Elajnie, jednak w ostatnim czasie przyszedł on duże modernizacje. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, kolejnego koniecznie go obejrzyjcie, a jeżeli go widzieliście, to zobaczcie, jakie są zmiany. Jesteśmy po czterech przejazdach, jesteśmy cali i zdrowi. I zaliczyliśmy wszystkie hopy. Wszystkie. No i co, był zajebisty początek dnia, było słonecznie i przyszły chmury. Jeżeli chodzi o sam początek Elajna, to on się nie zmienił za dużo. Zresztą możecie zobaczyć, jak to wyglądało z klaty. No dobra, no to przyszła nam goła trochę do lasu. Ale to jest pierwszy element, który jest nowy. Nie ma takich głupich zakrętów, które nie wiadomo gdzie prowadziły. I jest napęd na większą hopkę, dłuższą hopkę, która ma płaszcze wybicie. No stoliki ogólnie wyglądają tak, jak wyglądają ostatnio. Ale, przez to, że jest na nie lepszy napęd, to naprawdę można się fajnie pobawić. Jak tam chłopaki, uważać o stolikach. Zajebiste. Adam, który nie jeździ tak dużo na rowerze, czy myślisz, że ta trasa, jak ktoś kiedyś latał, to jest spoko, żeby się rozlatać? Spoko. No to spoko. Tylko trzeba uważać. No i to jakby była największa różnica, tak? Że mamy tego dłuższego step downa, wielką prędkość, a potem spokojnie lecimy bez pedałowania na hopy. No, skrętna hopka też zdecydowanie jest fajniejsza niż była poprzednio. A teraz wall odbudowany. Magda, nie widzicie go tak samo fajnie jak ostatnio. Jo. Dropa, który był słaby, nie miał lądowania. To sytuacja się trochę poprawiła. Nie ma jewnięcia, co? Nie ma. No. To mamy jeszcze nową hopeczkę z kredy. Zapowiada się dobrze, aczkolwiek jeszcze się nie wjeździłem. Wszystkim polecam, nie trzeba pedałować, jest płynnie, dużo skoków, ale jak jedziecie pierwszy raz, to uważajcie. Dziękuję. Jesteśmy na ostatniej hopce. No niestety hopka ciągle zbiera swoje żniwo, ale obiecuję, że wpłynę tutaj na włodarzy, żeby to się troszkę poprawiło. Żeby troszkę może mniej ciągnęła naprzód, bo widzieliśmy dzisiaj kilka fikołów. Jak będziecie jechać, to sobie tą hopkę zostawcie na koniec, jak już będziecie się zajebiście czuć, to wtedy sobie ją lecicie, ale tak to spokojnie. Ogólnie mam dla was dobrego newsa, bo w zasadzie od połowy czerwca będziemy tutaj stacjonować na stałe. Będziemy mieli lokal swój, Dirty More, tutaj właśnie w budynku dolnej kolejki. Będzie tam wypożyczalnia, szkolenia, będzie prosty serwis, czyli coś, czego na Żarze do tej pory brakowało. Bardzo się jaramy, że będziemy tutaj, bo jest to naprawdę miejsce, które już od wielu lat bardzo fajnie się rozwija i tego właśnie było mu brak. Poza tą trasą Elajn, bo to jakby ten odcinek dotyczy właśnie Elajna, ale poza Elajnem jest Easy Line, który ma być pewnie do wakacji skończony. Naprawdę miodzio, dobry flow line, flow line, flow trail.
No nieważne, wiecie o co chodzi, naprawdę wysypany, zagęszczony, gładki, równy, falka, falka, profil, profil, dla każdego. Wpadasz z kumplem, dziewczyną, z kimkolwiek, ktoś nigdy nie jechał, bierze sobie rowerek, bierze sobie kask i jedziemy na traskę i naprawdę łapiemy zajawę, nie musimy być totalnymi hardkorowcami, żeby zobaczyć ten sport, no to ten sport jest naprawdę mega. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, przepraszam was, że może nie było tych epickich ujęć z drona, nie było jakichś super epickich ujęć z aparatu, ale starałem się wam pokazać, zresztą ja i mój kolega Andrzej. Staraliśmy się wam pokazać zmiany na line, dlaczego jest fajnie i dlaczego naprawdę warto przyjechać sobie na weekend i poskakać troszkę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, followować nasze kanały. Naprawdę staramy się wam przygotowywać jak najbardziej taki mięsny content związany z grawitacją rowerową. Trzymajcie się, hej!